Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Nazywam się Damian Kita, a tematem konferencji będzie list Stowarzyszenia Marsz Niepodległości skierowany do polskich biskupów, do osób duchownych, do sióstr zakonnych i wszystkich świeckich dobrej woli w związku z tegorocznym marszem, w związku z grafiką, która się ukazała w ostatnich dniach. Teraz o głos poproszę Roberta Bąkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, który odczyta list. Witam Państwa, odczytam tylko fragmenty listu. Jest to synowska prośba i błaganie w sprawie obrony wiary. Ona nie dotyczy tylko samego Marszu Niepodległości. Ona dotyczy również tego wszystkiego, co dzieje się w tym roku, ale i we wcześniejszych latach, tego ataku, zmasowanego ataku na wiarę i wartości katolickie. Uważamy, że grafika ta, która posłużyła w tej chwili na atak na Marsz Niepodległości, jest de facto atakiem na wiarę katolicką, na Najświętszą Maryję, Pannę Królową Polski poprzez właśnie różaniec. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to właśnie, w tym liście zwracamy na to uwagę, jaką dzisiaj mamy sytuację. Nic się, tu jest cytat, nic się nie zmieniło, nadal trwa zażarta walka z wiarą i naszymi świętościami. Dzieje się tak poprzez profanację krzyża świętego, bluźniercze przedstawienia Matki Bożej, propagowanie nienaturalnego modelu rodziny, domaganie się praw do życia w grzechach przeciw naturze oraz prawa do zabijania nienarodzonych dzieci. Wreszcie nasilają się ataki na biskupów nazywających te ideologie po imieniu, określając je zarazą. Kolejny cytat. Obecnie stoimy w obliczu zmasowanego ataku na wszystko, co święte dla katolików i patriotów. Zgodnie z nauczaniem papieży świętych oraz za przykładem naszych przodków postanowiliśmy w tegorocznym marszu pójść pod symbolicznym znakiem uniesionego w górę różańca i pod hasłem „Miej w opiece naród cały”. Niesieni tą tradycyjną katolicką pieśnią maryjną, z której pochodzi wybrany przez nas cytat, a nade wszystko poszukując skutecznej formy odpowiedzi na zmasowany atak przeciwnika naszego zbawienia, szczególnego oparcia upatrujemy w mocy różańca dla rozszerzenia Królestwa Chrystusa. Tutaj mówimy teraz o tym, kim jesteśmy, jaki mamy stosunek, bo tak naprawdę niewiele spośród mediów, niewiele spośród osób komentujących tą sprawę krytycznie odniosło się do naszego głosu i do tego, co my tak naprawdę uważamy na temat tej grafiki, na temat tego hasła. Odnosiło się tylko jakieś, tworzyło własne wizualizacje tej sytuacji. Piszemy w liście. Jesteśmy synami duchowego dziedzictwa, któremu na imię Polska, ale przede wszystkim synami świętego Kościoła katolickiego i wiernymi poddanymi prawowiernej hierarchii Kościoła w Polsce. Stąd po wielu wcześniejszych, boleśnie nieudanych próbach uzyskania dla naszych działań błogosławieństwa albo choćby tylko zgody na odprawienie ofiary mszy świętej, zwracamy się w tej publicznej formie do każdego adresata z osobna, aby zechciał w ramach swojej godności, stanu i możliwości rozeznania w sumieniu, czy godzi się nie odpowiedzieć na takie świadectwo prawowiernej i na wskroś katolickiej wiary. Pytamy się tutaj hierarchów, ludzi Kościoła, ludzi świeckich Kościoła, ale i także ludzi wszystkich dobrej woli, czy nie wypada odpowiedzieć tutaj w sposób katolicki, w sposób taki, który wskazywał nam Jezus Chrystus. W tym liście mówimy także, co powinniśmy w takiej sytuacji zmasowanego ataku na Kościół zrobić. I tutaj posługujemy się cytatem świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Wobec tak potężnych ataków nieprzyjaciół Bożego Kościoła, czy wolno nam stać bezczynnie, czy wolno tylko biadać i łzy ronić? Nie. Pamiętajmy, że na sądzie Bożym zdamy nie tylko ścisły rachunek z czynności wypełnionych, ale także Pan Bóg policzy wszystkie dobre uczynki, które mogliśmy zdziałać, a zaniedbaliśmy. Dlatego tutaj stawiamy te pytanie wszystkim ludziom wiary, wszystkim katolikom, biskupom, duchownym, czy powinniśmy w tych sprawach milczeć. Mówimy jeszcze tak, skoro młodzi mężczyźni, często z trudną przeszłością, biorą do ręki różaniec święty, wołając do Maryi, weź w opiekę naród cały, czy nie jest to wyraz działania łaski świętej? Chcemy tutaj pokazać właśnie własne intencje, że nasze intencje są czyste, a raczej pochodzą one z nieba. Kończymy list cytatem.
Was, czcigodni adresaci, ustanowił wszechmogący Bóg pasterzami naszych dusz, ale ten sam Bóg upomniał się w naszych sumieniach o publiczne świadectwo obrony naszej wiary, a zwłaszcza godności naszej Matki Królowej. Dlatego wzywamy wielebnych pasterzy i wszystkich adresatów niniejszego listu do tego, do czego sam Bóg nas wszystkich Polaków i katolików wzywa, do jasnego i publicznego świadectwa naszej wiary i tożsamości katolickiej. Do tego wzywamy wszystkich, do świadectwa, publicznego świadectwa naszej wiary wobec ataku na właśnie na Kościół Święty i na Boga w Trójcy Jedynego i Maryję Królową Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę o głos Mateusza Marzocha. Dzień dobry Państwu. Mateusz Marzoch, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Proszę Państwa, ten list jest odpowiedzią na to, co po publikacji grafiki z zaciśniętym różańcem w pięści pojawiło się w internecie na głosy ludzi, którzy, no wydawałoby się nawet bardzo często katolików, którzy zarzucali, że ta grafika budzi przemoc i nawołuje do jakiejkolwiek przemocy. My oczywiście od razu przypominaliśmy grafiki z gościa niedzielnego, z Frondy, gdzie również pojawiała się zaciśnięta pięść z różańcem w ręku. Dlaczego? Dlatego, że różaniec jest swoim rodzajem duchowej broni. Jeżeli takie osoby, jeżeli tacy ludzie pokroju na przykład pana Hołowni mówią, że to kastet i że kojarzy im się to z kastetem, to tak, potwierdzam im, to jest właśnie kastet. To jest duchowy kastet, duchowa broń na zło. A modlitwa przy użyciu różańca, tego duchowego kastetu, to jest nasza walka jako katolików i jako Polaków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli autorzy listu oczekują odpowiedzi od duchowieństwa, jaka ta odpowiedź będzie satysfakcjonująca? Odpowiedź będzie taka satysfakcjonująca, kiedy Kościół katolicki w Polsce, ale ludzie również wiary w końcu zaczną się opowiadać w sposób jednoznaczny właśnie za wiarą katolicką, w jej obronie. Pan Jezus mówił słowami następującymi: niechaj wasza mowa będzie prosta, tak, tak, nie, nie. Dzisiaj takiego przekazu nie mamy. Dzisiaj mamy ukryte jakieś podteksty i w wielu wypowiedziach hierarchów kościelnych i wielu ludzi kościoła, ale są też, tak jak mówiłem wcześniej, wypowiedzi jasne, tak jak arcybiskupa Jędraszewskiego, za które publicznie media próbują go łajać. To jest właśnie to, co powiedział arcybiskup Jędraszewski, to jest właśnie mowa prosta, mowa tak, tak, nie, nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.